Rozpoczął się 10. jubileuszowy Radomski Festiwal Filozofii Okna imienia profesora Leszka Kołakowskiego. Niespokojny długi weekend na drogach województwa mazowieckiego. Kukiz15 krytykuje MOSiR za brudny zalew na Borkach i stan infrastruktury nad zalewem. Mamy wyjątkowo ciepły i bardzo słoneczny poniedziałek. Adam Kowalczyk, zapraszam na informacje. O 17.00 wystartowała nowa telewizja Dami. Od kilku miesięcy telewizja jest częścią radomskiej grupy mediowej. W studiu na górze jest już Maciej Dobrowolski. Dzień dobry Państwu, witaj Adamie. Czuję się jak Zdzisława Sosińska na koncercie, bo mam taki zapętlony wokół siebie kabel, a to dlatego, że będę z nim szedł i pokażę Państwu serce radomskiej grupy mediowej, tej grupy, w której powstaje nowa telewizja Dami. Zapraszam, idziemy. Tu jest wejście na drugim piętrze naszego budynku, chociaż piętro niżej mieści się telewizja. Tędy przychodzą ci, którzy na przykład w Radiu Rekord coś wygrali i chcą odebrać nagrodę, to za tymi drzwiami ta nagroda na nich czeka. Nasz dzień rozpoczynamy od przejścia tym dosyć długim korytarzem. Jak niektórzy nie mają szczęścia, to trafiają od razu do salki konferencyjnej, w której spotykamy się, opracowujemy strategię, no i wymyślamy, co by tu jeszcze, Szanowni Państwo, polepszyć. Tam z tyłu widać i słychać, rozpoczyna pracę Radomska Grupa Mediowa. I tak na dobrą sprawę, każdy dobry dzień zaczyna się tutaj, gdzie nie zajrzymy. Tutaj stoi ekspres do kawy, jest nasza kuchnia, a kawa rzecz najważniejsza. Parę kroków dalej to serce Radia Rekord. Radio Rekord nadaje właśnie z tego miejsca. Ta pierwsza konsoleta, którą widzicie Państwo, to konsoleta kogoś, kto realizuje materiały dźwiękowe. Kogoś, kto obrabia dźwięki, to jest nasz taki żargon dziennikarski. Tnie, montuje, by wszystko było dobrze. A tam, z tyłu, pracuje Radio Rekord. Za sterami siedzi Dawid Furch. A te kamery, które stoją w studiu, proszę się nie zmylić, to także studio telewizyjne. Te kamery służą temu, abyście Państwo mogli rano oglądać poranną rozmowę Radia Rekord z najważniejszymi gośćmi w Radomiu. Stąd transmisja idzie na żywo, możecie ją Państwo śledzić właśnie na kanale 140 Wektry, czyli w nowej telewizji Dami. Ale na razie koniec. Teraz dajcie mi sekundkę, przejdę troszkę dalej i pokażę Państwu serce dziennikarskie tego miasta. Zobaczyliście Państwo już miejsce, gdzie tworzone są m.in. Radio Rekord, co za dzień.pl, bezpłatny tygodnik 7 dni, czy też od niedawna telewizja Dami. Maćku, oddaję Ci głos. Witam ponownie Państwa, witam Cię Adamie. Połączyliśmy się ze studiem na drugim piętrze Radomskiej Grupy Mediowej. Telewizja Dami znajduje się piętro poniżej, a to jest serce naszej grupy, czyli newsroom, pokój dziennikarzy, gdzie słychać tylko i wyłącznie klawiaturę, tylko i wyłącznie telefony, tylko i wyłącznie krzyki rozsierdzonych dziennikarzy, którzy codziennie pracują, aby pozyskiwać informacje do wszystkich naszych mediów, czyli do Radia Rekord 106,2 FM, do portalu cozadzień.pl i na przykład do bezpłatnego tygodnika 7 dni, którego najnowsze wydanie widzicie Państwo tutaj przede mną, o akurat co za jazda za nami. No właśnie, a kto tworzy Radomską Grupę Mediową dziennikarsko? Tworzy to fantastyczny zespół ludzi, na czele których stoi szef newsroomu Radomskiej Grupy Mediowej Krzysztof Domagała i teraz z niepokojem zadam pytanie, gdzie są wszyscy, Krzysiu? Dzień dobry, gdzie są wszyscy? Wszyscy dziennikarze są dzisiaj w terenie, pracują po to, żeby zdobywać jak najświeższe wiadomości, które będą mogli dzisiaj Państwo obejrzeć w najnowszym wydaniu informacji, które już o godzinie 18. No i teraz, Szanowni Państwo, Jacek Sochaj, nic innego mi nie pozostało, jak przywitać kogoś, którego głos znacie Państwo z serwisu studia lokalnego Radia Rekord. Jacek Sochaj także jest członkiem ekipy nowej telewizji Dami. Tak, witam. Większość newsów, które słyszycie na antenie Radia Rekord, powstaje właśnie na tym komputerze. Jest on oczywiście, cały serwis jest oczywiście przygotowywany przez grupę pracującą tutaj u nas w newsroomie. Przynosimy dźwięki, przynosimy teksty, przynosimy zdjęcia. Co wszystko trafia potem na portal cozadzień.pl oraz do serwisów informacyjnych Radia Rekord. No a teraz już także do serwisów telewizji Dami. Przypomnę, że mamy informacje. Nowa nazwa nowego serwisu informacyjnego naszej telewizji, ale tak fajnie by nie było, dokładnie tak ładnie by nie było, gdyby nie ktoś, kto szefuje naszą grafiką. Ktoś, kto ma w małym palcu wszelkie programy komputerowe, wszelkie nowinki graficzne, Kamil. Kamil macha do Państwa. Kamila głos możecie Państwo także słyszeć, bo Kamil, mimo tego, że jest u nas grafikiem, to jest także głosem Radia Rekord, a głos to on ma, trzeba mu przyznać. A propos głosów, to na koniec zostawiłem wisienkę na torcie. Naszą wisienką jest Dorota Rokita,
symbol Radia Rekord. Dzień dobry Państwu. Obawiam się, że przy takiej wisience tort by trochę siadł, ale witam bardzo serdecznie i zapraszam na programy Radia Rekord od godziny 6 do późnych godzin nocnych. A Dorota Rokita ma swój program pomiędzy godziną 14 a 18 i żałujcie, jeśli jeszcze nie słyszeliście tego programu. Tak wygląda część ekipy radomskiej grupy mediowej, część dziennikarzy, ale najważniejszym częścią ekipy, przynajmniej u nas, a przynajmniej dla mnie, to jest to to coś. Kubek z kawą, bez niej ani rusz. Po angielsku napisane mam: The time to relax is when you don't have time for it. Czas na relaks jest wtedy, kiedy poczujesz, że tego czasu nie masz. Ja dzisiaj tego czasu nie mam, ale relaksu także nie ma. To dla nas bardzo ważny dzień. Dzień startu nowej telewizji Dami. Trzymajcie za nas kciuki, słuchajcie Radia Rekord, oglądajcie portal cozadzień.pl i czytajcie w nim artykuły. Zaglądajcie także do bezpłatnego tygodnika 7 dni. Nowa odsłona to tak naprawdę bardzo mocno zmieniona telewizja Dami. Radomska Grupa Mediowa, przejmując zarządzanie telewizją Dami, przygotowywała się dosyć mocno tego całym zespołem, wszystkich osób, które są u nas i tych, które pracowały dotychczas w telewizji Dami, tych, którzy pracowali w Co za Dzień czy w Radiu Rekord. Wspólnie pracowaliśmy długo nad tym projektem, żeby to zaczęło wyglądać troszkę inaczej, troszkę bardziej nowocześnie, tak jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało, tak żeby ci, którzy do tej pory oglądali, czuli się, że znają programy. Jest tu cały czas dużo informacji, dużo rzeczy bliskich widzom, ale w odświeżonej odsłonie, a z kolei nowych ludzi, żeby przyciągnąć tym, że to jest nowoczesne, że to jest świeże, że to jest lekkie i przyjemne tak naprawdę do oglądania, bardzo, bardzo atrakcyjne w swojej formie. Olga Żminkowska z Poznania została laureatką nagrody imienia profesora Leszka Kołakowskiego. Rozstrzygnięcie 30. Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej rozpoczęło 10. jubileuszowy Radomski Festiwal Filozofii Okna. Pierwszego dnia odbyła się także debata filozoficzna pod tytułem Moralność i cnota wierności. Wręczenie nagród imienia profesora Leszka Kołakowskiego i gminy miasta Radomia tradycyjnie odbyło się w amfiteatrze przy pasażu profesora. Pierwszą nagrodę w 30. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Filozoficznej otrzymała Olga Żminkowska z Poznania. Jest to dla mnie, muszę przyznać, ogromne wyróżnienie i bardzo się cieszę z tego, że zostałam w ten sposób doceniona. I myślę, że to jest ogromny zaszczyt również, żeby być w tym mieście, w mieście rodzinnym profesora Leszka Kołakowskiego. To jest dla mnie duże wyróżnienie. Drugą nagrodę otrzymał Filip Barański z Radomia. Ja to odbieram oczywiście jako wyróżnienie, ale wiem, że okupione bardzo ciężką pracą. Nie ukrywam, że rzeczywiście wiele popołudni, wiele nocy niestety poświęciłem na to, żeby zgłębiać tajniki tej wspaniałej nauki, jaką jest filozofia. No nie spodziewałem się, że skończy się to sukcesem. Wyróżnieniem został uhonorowany natomiast Adam Deryło z Warszawy. Rozstrzygnięcie 30. Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej rozpoczęło 10. jubileuszowy Radomski Festiwal Filozofii Okna. Po uroczystości odbyła się debata Moralność i cnota wierności z udziałem profesor Barbary Markiewicz i doktora Adriana Ziółkowskiego. Temat jest może nie taki za bardzo aktualny. Wierność w ogóle przestała być cnotą w obecnych czasach. Tym bardziej, że dotyczy to bardzo specyficznego przypadku, to znaczy dotyczy to przypadku Hioba, kiedy cnota wierności jest równocześnie cnotą wiary i uległości. We wtorek, drugiego dnia festiwalu, Resursa Obywatelska zaprasza o godzinie 12 na wykład doktora Adama Duszyka. Wierność i patriotyzm między historią a współczesnością. A o godzinie 18 na otwarcie ogólnopolskiej wystawy malarstwa i grafiki Wierność sobie, wierność innym. To nie był spokojny, długi weekend na drogach województwa mazowieckiego. W sumie 5 osób straciło życie w wypadkach drogowych i w wyniku utonięć. Zatrzymano ponad 90 pijanych kierowców. Dla mazowieckiej drogówki długi weekend rozpoczął się w ubiegłą środę po południu. W ciągu 5 dni długiego weekendu odnotowaliśmy na drogach Mazowsza 45 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 61 zostały ranne. Policjanci zatrzymali w sumie 94 nietrzeźwych kierujących. Jest to liczba co prawda mniejsza niż rok temu, ale nadal zatrważająca. Niestety liczba ofiar śmiertelnych długiego weekendu jest większa. W wodach Mazowsza utonęły 3 osoby, 2 w Boże Ciało, jedna to w Radomiu, na zalewie na Borkach, a druga w Wyszkowie. Natomiast 20-latek, który wskoczył do wody w Płocku w sobotę, został wczoraj wyłowiony. We wszystkich wymienionych przypadkach ofiary weszły do wody po wypiciu alkoholu.
Radomiak znów stracił szansę na awans do pierwszej ligi. Zieloni dali się wyprzedzić na finiszu rozgrywek zespołowi, który jeszcze w marcu tracił do Radomian kilkanaście punktów. Gdyby Radomiak wygrał w sobotę z GKS-em Bełchatów, utrzymałby czwarte miejsce i zagrałby w barażu awans. A może nawet baraż nie byłby potrzebny, bo jeden z zespołów pierwszej ligi ma wielkie problemy z uzyskaniem licencji. To jednak już nie jest ważne dla Radomiaka, bo klub z Radomia tylko zremisował w Bełchatowie i dał się wyprzedzić rewelacji rundy wiosennej, czyli krakowskiej Garbarni. Jeszcze w marcu nikt nie zwracał uwagi na ten zespół, ale potem Garbarnia wygrywała mecz za meczem, a Radomiak trwonił przewagę, gdzie popadło. Efekt? Radomiak skończył ligę na piątym miejscu. W barażu zagra Garbarnia. Podobnie było przed rokiem. Wtedy też po pierwszej rundzie Radomiak wydawał się pewniakiem do awansu. Skończyło się na przegranym barażu. I również inny trener rozpoczynał sezon, inny kończył. Tym razem najpierw był Jerzy Cyrak, a pod koniec ligi zastąpił go dotychczasowy asystent Grzegorz Opaliński. Radomiak to klub, którego mecze gromadzą najwięcej kibiców w regionie. Fani zespołu nie szczędzili krytycznych uwag, ale z pewnością nadal będą wspierać drużynę. Czy podobnie postąpią sponsorzy? Sytuacja m.in. pierwszoligowej Bytowi powinna być przestrogą dla klubu, który nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Wkrótce okaże się, czy i jakie zmiany nastąpią w drużynie. Nie jest tajemnicą, że za najlepszym zawodnikiem Radomiaka oglądają się kluby z pierwszej ligi. I tą wiadomością kończymy to wydanie informacji. Ja zapraszam Państwa na sport i pogodę. Do zobaczenia.